Siema, z tej strony Agnieszka. Chcę Was zaprosić do oglądania wywiadu z BRO. Cześć, z tej strony Marta. Pomimo Twojego młodego wieku masz już wielu fanów. Czy są chwile, kiedy masz naprawdę dosyć i masz ochotę przestać grać? Nie zdarzają mi się takie chwile i wątpię, żeby mi się zdarzyły. Mówisz o ilości fanów, raczej ta ilość fanów cały czas mnie rozpędza i napędza do działania niż hamuje i... Nie wiem, no to nie są Stany, nie jestem jak Kanye West, który jak pójdzie do centrum handlowego, to po prostu rzucą się wszyscy na niego. Ktoś tam czasem podejdzie jakieś zdjęcie, czy po prostu pogadać, więc wiesz, to jest raczej przyjemne i dla mnie to jest coś fajnego, coś pozytywnego, co mnie napędza. Nie miałem jeszcze ani razu myśli o tym, żeby to skończyć i wątpię, żeby szybko się taka myśl pojawiła, przynajmniej na ten moment. Czy początkowo Twoja kariera nie przeszkadzała Ci w nauce i życiu prywatnym? Bo teraz pewnie z przyzwyczajenia udaje Ci się to połączyć. To nie było proste nigdy. I gdzieś tam zawsze wymagało dużego zaangażowania i ciągnięcia. Kijek miał więcej niż dwa końce w tym wypadku. Ale wiesz co, ja lubię robić, ja lubię działać. Mi nie przeszkadza to, że nie wiem, śpię krótko i tak dalej. Lubię korzystać z życia swojego i uczyć się nawet na błędach. To bywa męczące i bywa frustrujące, kiedy coś nie wychodzi, ale trzeba zacisnąć zęby i działać. Ja wiesz, to co mówisz, to już jest poniekąd taka rutyna. Jestem przyzwyczajony do tego, że działam i tak naprawdę wiesz, no teraz jestem na trzecim roku studiów i w międzyczasie wyszła moja płyta i tak dalej, i tak dalej. Jakoś przyzwyczaiłem się do takiego trybu pracy, więc nawet nie zwracam na to uwagi. Jest ktoś, na kim wzorowałeś się lub wzorujesz tworząc własne kawałki? Wiesz co, ja słucham bardzo różnej muzyki, nie tylko hip-hopu, tylko też różnych nurtów, różnych zespołów i gdzieś tam czerpię sobie takie najfajniejsze rzeczy z każdego z nich, rzeczy, które mi się najbardziej podobają, próbuję zaszczepić gdzieś tam moją muzykę. Natomiast jeżeli pytasz o rapowe zajawki, wiadomo, że w młodym wieku byli raperzy, którymi się inspirowałem, ale o nich już mówiłem wiele razy, nie ma co powtarzać. Natomiast jeżeli chodzi o raperów ze Stanów, którzy jakby najbardziej chyba mają wpływ na to, co robię, na pewno w swoim czasie miał jakiś tam wpływ na mnie Mac Miller, tylko że troszkę gość odleciał ostatnimi czasy i nie do końca mi się podobają te ostatnie rzeczy, które robi. Też trochę zmienił chyba przelot. Jego sprawa oczywiście, jest artystą, ale mi to nie siedzi. Na pewno Drake, na pewno J. Cole, na pewno jest garstka raperów Meek Mill i w ogóle Maybach Music. Jest z tego sporo ludzi, którymi się jaram. Macklemore, Machine Gun Kelly i tak można wymieniać, wiesz. Słucham dużo rzeczy ze Stanów, różne mixtape'y, które wychodzą, nawet artystów, których niekoniecznie lubię. Po prostu uważam, że warto sprawdzić, warto zobaczyć, co aktualnie się dzieje na scenie i może co fajnego z tego można wyciągnąć gdzieś tam dla siebie. Choć na ten moment bardzo mało i ograniczam dość mocno w ogóle słuchanie rapu, żeby właśnie się kompletnie nie inspirować niczym. Tylko spróbować całkowicie stworzyć coś rzeczywiście swojego, własnego, coś nieszablonowego i niezainspirowanego koniecznie rapową zajawką. Komentarze na twój temat są bardzo różne. Jedni obrażają, inni chwalą. Czy uważasz, że to dobrze, a te niemiłe komentarze dotykają cię jakoś szczególnie, czy totalnie to olewasz? Wiesz co, nie przykładam wagi do komentarzy tych złych, dlatego że to nigdy nie jest konstruktywna krytyka, to nie jest, w większości mówię oczywiście, nie, w 97% albo i więcej. Są po prostu rzeczy, które mają na celu obrazić, mają na celu podważyć coś. Ja robię muzykę, ja się tym jaram, wiesz, co weekend gram koncert w innym mieście, przychodzą na te koncerty ludzie, którzy przynoszą płyty, nie wiem, ostatnio mają ciuchy mojej marki i tak dalej. To mi pokazuje, że dla nich warto to robić, a to, że ktoś ma inne zdanie i krytykuje to, nie przeszkadza mi to, wiesz. Możesz mnie kochać, możesz mnie nienawidzieć, to jest też część mojego chyba wizerunku, który też nie do końca został stworzony przeze mnie, bo ludzie gdzieś tam świadomie mi tą metkę dokleili. Ale wiesz, mogę, dla jednych jestem czarny, dla innych jestem biały, dla jednych jestem na plus, dla innych dla minus. Cieszę się, że nie jestem szary, bo chyba szarym być najgorzej, jeżeli robić coś publicznie i tak dalej.
Wiem, że początkowo wydałeś popowe piosenki, ale teraz chcesz skupić się tylko na rapie. Co sądzisz o połączeniu rapu z innym gatunkiem muzycznym, na przykład popem? Nigdy nie wydałem piosenek popowych, wydałem jeden kawałek popowy, który był bonus trackiem na epce Next 7 i był to kawałek Chodź ze mną, który obił się szerokim wejchem w internecie i to, ile legend powstało w stosunku do tego kawałka, to jest niesamowite, ale to gratuluję kreatywności akurat internautom, bo to jest niesamowite. Natomiast tak, wiesz co, ja słucham dużo różnej muzyki, to co wspomniałem wcześniej, i słucham też popu, dobrego popu i... Wiesz co, no, muzyka ma to do siebie, że nie ma granic i głupio jest ją ograniczać, zamykać w hermetyczne pudełka i tak trzymać. Fajnie jest, kiedy te nurty gdzieś tam przez siebie przeplatają, zwłaszcza, że wiesz, no, gdyby nie, nie wiem, R&B i soul, nie byłoby hip-hopu, gdyby nie, nie wiem, jazz, wcześniej nie byłoby R&B. Coś wynika z czegoś, pytanie co będzie dalej. Teraz rap poniekąd przyjął formę trochę połączenia z muzyką elektroniczną. Wiesz, mamy dubstepowe kawałki połączone z rapem, trap oczywiście, który jest mega na czasie i tak dalej, można wymieniać. Nie wiem, jaką formę to przyjmie do końca, ale myślę, że gdzieś tam krystalizują się nowe gatunki tej muzyki. Fajnie jest łączyć muzykę, po to ona jest, żeby łączyć różne rzeczy, bo różne fajne rzeczy potrafią z tego wyjść później. Dlatego ja się nie ograniczam i wszystkim polecam to, żeby próbować. Niekoniecznie to trzeba zaraz wypuszczać, może to zostać w szufladzie, może to zostać w studiu, w folderze, cokolwiek, ale może też wyjść z tego coś mega zajebistego, co warto pokazać ludziom, także warto eksperymentować, wiesz. No, gdyby nie eksperymenty, nie byłoby niczego na tym świecie. W jednym z wywiadów mówisz, że twoja przygoda z muzyką zaczęła się, gdy miałeś 14 lat. Co sądzisz teraz o tych kawałkach z tamtego okresu? Sądzę, że były słabe. Sądzę, że były marne i że nawet nie chciałbym ich posłuchać. Natomiast, wiesz, no, czegoś trzeba zacząć. Wiesz, jak zaczynasz, nie wiem, grać w piłkę, jak masz 7 lat, nie umiesz kopać piłki, tak? I się dopiero tego uczysz. No i w wieku, nie wiem, 14 lat kopiesz doskonale, no. Wiesz, trening czyni mistrza, to jest recepta i nie ma... Ktoś ma oczywiście większy talent, ktoś ma mniejszy, ale mimo wszystko praktyka i ćwiczenia i w wypadku robienia muzyki, nagrywanie, pisanie tekstów, jeżeli mówimy o hip-hopie, tylko to może przynieść efekt. No wiesz, no oczywiście komuś przyjdzie to łatwiej, komuś przyjdzie to wolniej, ale ciężka praca to jednak jest zdecydowanie największy procent sukcesu, tak uważam. W kawałku Wiem, Wiem, Wiem nawijasz o marzeniach, w które wierzysz bezwarunkowo. Jakie jest twoje najbliższe marzenie związane z rapem? Co ciekawe, w kawałku Wiem, 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 który jest dość stary, mówię o marzeniach, które były 2 lata temu i dzisiaj one są poniekąd rzeczywistością, także to jest fajne. Takie spojrzenie wstecz, że gdzieś kiedyś marzyłem o czymś i drogą pracy i samozaparcia doszedłem do tego. Natomiast największe marzenie na ten moment, wiesz co, chcę się rozwijać muzycznie, chcę odkrywać nowe rzeczy, jeżeli chodzi o moją muzykę, o moją osobę. Natomiast największe marzenie jest cały czas spełniać je życiowo, tak jak to robię do tej pory, czyli jeździć, grać koncerty, poszerzać rzesze moich fanów, dając im coraz lepszą muzykę. Ludziom, którzy są mi nieprzychylni, udowadniać to, że nie mają na to powodu, nie mają już powodu, żeby dalej po prostu nieprzychylnym być. Także wiesz co, mam sporą garść marzeń, ale niech one pozostają gdzieś tam w mojej głowie, gdyż do tej pory tak robiłem i one się spełniały, więc nie chcę za dużo powiedzieć. To tak jest, jak się mówi, jak spadnie gwiazdka z nieba, że nie powinno się mówić życzenia, bo się nie spełni. Dlatego ja zostanę przy tej metodzie. Uważasz, że rap, którego słuchamy obecnie, jest gorszy niż dawniej? Brakuje czegoś lub jest coś, czego nie powinno być? Zmieniłbyś coś? Uważam, że rap, którego słuchamy obecnie, jest lepszy niż ten, co był wcześniej. I widzisz, to jest tak, że ludzie, którzy... na przykład chociażby mojego brata, który jest ode mnie 7 lat starszy, kiedy był pierwszy boom na hip-hop, kiedy ta kultura dopiero wchodziła, on to chłonął i ludzie, którzy są w jego rocznikach i tak dalej, mają multum sentymentów związanych z tą muzą. I niekoniecznie to poziom sprawia, że im się fajnie tego słucha, tylko te właśnie wspomnienia, sentymenty, bo muzyka stanowi pewien chyba część naszego życia, która niekoniecznie jest materialna i do opisania w jakiś sposób. To są
Widzisz, jest takie powiedzenie często wobec niektórych rapierów, mówi się stary, dobry, ktoś tam, nie? Bo kiedyś to nagrywał fajne, a teraz nie. Ja myślę, że to jest mocno związane z tym, że ludzie mają po prostu jakieś tam wspomnienia, że akurat byli, nie wiem, na imprezie, leciała ten kawałek i poderwał najfajniejszą dziewczynę w swoim życiu i po prostu mu się tak miło wspomina i kojarzy. I coś w tym jest. Natomiast jeżeli patrząc na poziom zwrotek muzyki, świadomości raperów też i tego wszystkiego, to myślę, że to się rozwija w bardzo fajnym kierunku i sentymenty niech pozostaną i taki, że tak powiem, szacunek do tej klasyki, która gdzieś tam przez lata powstawała, bo to trzeba mieć, bo bez tych korzeni nie byłoby tego, co jest teraz, ale uważam, że muzyka poszła do przodu, wiesz, no niektórzy będą ubolewać nad warstwą tekstową niektórych kawałków, zwłaszcza jeżeli chodzi o amerykański rap, że kiedyś to było trochę lepiej. Być może tak, no ale wszystko się zmienia, wiesz, co chodzi. Tak naprawdę cały czas idziemy do przodu i ciężko często ocenić, porównać coś do czegoś, bo po prostu, wiesz, pokolenia się zmieniają, możliwości się zmieniają, jakość nagrywania się zmienia, także często to porównywanie jest takie bezsensowne na zasadzie, że nawet po co dochodzić, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, jest teraz i trzeba się z tego cieszyć i cieszyć się z tego, co było kiedyś. Bardzo wielu ludzi z rapem kojarzy alkohol i narkotyki. Czy rozpoczynając karierę, nie bałeś się pokus tego, że będziesz dla niektórych tylko kolejnym ćpunem i ludzie po prostu cię nie zaakceptują? Przez długi okres czasu w moim życiu trenowałem sport i zawsze gdzieś tam sportowy tryb życia prowadziłem. Kiedy skończyłem ze sportem i zająłem się muzyką na poważnie i ruszyłem w pierwszą trasę, jak miałem 18-19 lat, czyli no teraz mam 22, ale mimo wszystko wtedy człowiek był mniej świadomy tego, co go czeka. Tych pokus pojawiało się bardzo dużo i to jest trudne, żeby ich unikać, bo niektórzy ludzie wymagają tego, żeby właściwie z nich korzystać. Natomiast ja całe szczęście mam tą cechę asertywności w sobie i od zawsze ją miałem i zawsze szedłem jakimś tam swoim torem i nie bałem się nawet ludziom, którzy powiedzmy gdzieś tam są wyżej postawieni, czy byli wyżej postawieni, odmówić pewnych rzeczy, bo umiem to robić i jeżeli ktoś mnie nie szanuje za to, że odmawiam czegoś takiego, to okej, nie potrzebuję jego szacunku po prostu, wiesz. Kieruję swoim życiem, myślę, całkiem nieźle, jestem z normalnego domu, moi rodzice wychowali mnie na dosyć świadomego człowieka, mi się wydaje, i jestem świadomy swoich wad, jestem świadomy tego, co chcę osiągnąć, jestem świadomy, co mi może w tym przeszkodzić, dlatego omijam łukiem rzeczy, które rzeczywiście są złe, bo też wiesz, dużo ludzi utożsamia tą muzykę z naprawdę jakby to było jakieś wcielone zło, ale wiesz, niektóre używki są stosowane dość, wiesz, powszechnie, ja ich nie stosuję, natomiast też nie widzę aż takich problemów i takiego zła, jak próbują wykreować w tym media. Natomiast też mają trochę racji, więc trzeba znaleźć jakiś tam złoty środek moim zdaniem i kierować się tak naprawdę własną głową i niekoniecznie tym, co usłyszy się w kawałku, niekoniecznie tym, co usłyszy się w mediach, tylko tym, co rzeczywiście można z tego wyciągnąć jakieś wnioski jako człowiek. Jak ktoś jest inteligentny, to będzie wiedział, o czym mówię. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na koniec standardowo prosiłabym o kilka miłych słów dla chorzowskiej Lauby. W takim razie pozdrawiam cały Chorzów. Nie miałem okazji jeszcze grać w tym mieście koncertu, ale myślę, że nadrobimy to niedociągnięcie. Natomiast grałem kilka razy. Na Śląsku grałem bardzo wiele razy i bardzo miło wspominam każdy z tych koncertów. Zawsze chętnie tam wracam, zawsze jestem tam miło przyjęty i ciepło przyjęty. Także pozdrawiam cały Śląsk, pozdrawiam Chorzów i do zobaczenia na koncertach. Trzymajcie się.